Dzień dobry w 84. odcinku Happiness Veggie Podcast. Uśmiecham się na samą myśl o tym, że tam z drugiej strony jesteś właśnie ty. Wiem, że często zastanawiasz się, jak to możliwe, że pewnego dnia jakiś niewiadomego pochodzenia przypadek sprawił, że znalazłeś się właśnie tutaj. Nie ma przypadków. Jesteś tutaj, bo twój dobry duch dba o ciebie. Nawet jeśli za bardzo nie wiesz jeszcze, o co w tym wszystkim chodzi. Dziś pomówimy o idei i o tym, jak jest ważna i jak jest nieważna zarazem, a także o działaniu i wewnętrznej, niesamowitej sile, która w tobie drzemie. Niezależnie od tego, czy teraz w to wierzysz, czy też nie wierzysz. Zatem zapraszam Cię, jakie tam zapraszam, nie zapraszam Cię, nigdzie Cię nie zapraszam. Chcesz, to idziesz, a nie chcesz, to robisz, co uważasz. Zatem dzisiejszy temat brzmi: idea to nic, działanie to wszystko. Myślę, że działanie uratowało mi życie. I to nie jest jakieś tam pitu-pitu, bo uratowało mi ciało, które chciałam w tym wcieleniu wykończyć, a i duszę, którą prawie mi się udało, z tym, że są to trudni zawodnicy. Działanie przeciwko sobie skutkuje wieloma absurdami. To trochę tak, jakbyś na głowę wylewał sobie puszkę 2,5-litrowej czarnej akrylowej farby. No fajnie, fajnie, tylko kto to wszystko posprząta? Jeżeli jest to akt artystyczny, no to szanuję. Nawet zaczęłam to sobie wizualizować i przyznam, że może to być całkiem zabawne. Jednak w życiu, no cóż, to jest babranie się po prostu w farbie, a tego nikt nie posprząta, do tego wylewasz i kolejną, a na to wszystko fundujesz sobie betonową wylewkę, wmurowując swoje ciało tak dla unieruchomienia. Stajesz się wówczas żywym, ale martwym za życia. Plany na bycie obiektem muzealnym jak ta lala. No sprawdza się średnio, zwłaszcza jeżeli chciałbyś z tych dobrodziejstw świata korzystać. Czuję niesamowitą wdzięczność za wszystko, co mogę odbierać zmysłami, za to, jakie towarzyszą mi uczucia, gdzie zabierają mnie moje nogi. Choć głowa czasem uważa, że my wszyscy w tym jednym ciele to już nie mamy siły. A później okazuje się, że nie dość, że dotarłam dalej niż się spodziewałam, to jakby tak w ramach rozpędu mogę nawet trochę dalej. A jeszcze jak temu towarzyszą na przykład piękne widoki natury, to już w ogóle odnoszę wrażenie, że baterie ładują mi się w tempie światła. Nigdy nie będziesz tym samym człowiekiem, kiedy wyruszysz w podróż. I wcale nie musi to być wyprawa dookoła świata. To może być równie dobrze spacer po parku, w którym jeszcze nie byłeś, albo uważne zwiedzanie własnego miasta. Bo to, że mieszkasz powiedzmy w Krakowie od 20 lat, wcale nie oznacza, że tam jesteś. Ciałem? Owszem. A reszta gdzie? Świadome bycie to zabieranie na tę okoliczność więcej siebie, a mniej przeszkadzaczy. A ja się bez przerwy czymś zachwycam. Jak nie jakimś drzewem, to budynkiem, uliczną sztuką, chmurami albo ludźmi. Wciąż mnie coś inspiruje, więc robię mnóstwo notatek, szybkie rysunki, zdjęcia. To wypełnia mój świat. Dużo się tym bawię, bo niegdyś sobie tego zabraniałam. Wszak dorosły ma być takim starym piernikiem, który idzie do pracy, a później jest tak przeorany przez pług, że jedyne na co ma siłę, to ledwie doczłapać do mieszkania. I to by było na tyle. Bawią się przecież tylko dzieci. O nie, koniec. Ja tego nie chcę. Ja chcę radość. Uwielbiam słowo zabawa, bawić się. Jak życiem, tak i sztuką. Niemal zmarnowałam wszystkie swoje kolory na bycie kimś, kim w ogóle nie jestem. I owszem, wzbogaciło mnie to w pewien sposób, bo dziś wiem rzeczy, o których nie miałabym pojęcia. Co nie mniej istotne, to również zobrazowało mi w sposób bardzo dosadny, czego absolutnie robić nie chcę. Trochę zawiła droga, jednak jakkolwiek absurdalnie to nie zabrzmi, jest potrzebna. Wszak siebie odnajduje się wyłącznie poprzez próbowanie. Czasem nawet wszystkiego. Trudno byłoby odróżnić, co lubię od tego, czego nie lubię, gdybym pozostała tylko biernym obserwatorem.
jak w którymś momencie czuje się wypalenie nie tylko pracą, ale i własnym jestestwem, no to mamy potężny bodziec. Z tym, że są dwie strony tegoż medalu. Albo cię to zmiażdży, albo wykorzystasz to jako budulec własnego świata. Intuicja jest niesamowitym narzędziem, które dostaje się w pakiecie początkowym i które rozwija się trochę mimowolnie. Dziś wiem, że zawsze ma rację, zawsze. I ten wewnętrzny głos jest w pełni moim głosem. Nie karmię już krytyka i chyba go zagłodziłam. Nie pamiętam, żebym w ostatnim czasie podważała swoje zdanie lub stosowała wstrzymujące jakąkolwiek aktywność. Ale, a skoro nie idzie tego odpamiętać, oznacza, że tego nie ma. Trochę to się wydaje być niebezpieczne. Jednakże mam to w nosie. Nie wiem czegoś? Pytam. Jestem propagatorką prostych rozwiązań. Wyjdę na głupka? Wspaniale! Niechaj będę głupia w zagadnieniu, na którym się nie znam. Przyszłam właśnie tutaj się dowiedzieć i być może zrozumieć. A jeśli usłyszę kiedykolwiek od drugiej strony, jak można tego nie wiedzieć? Albo jeszcze lepsze, no to jest przecież oczywiste. No jak widać niekoniecznie. Zazwyczaj o pomoc proszę ludzi, którzy w zagadnieniu wydają się być kompetentni. I raz na jakiś czas znajdzie się taka perełeczka, co to potrzebuje zmieszać człowieka z błotem, pewnie żeby poczuć się lepiej. Kiedyś w zależności na który z moich zabójczych dni trafiła, to albo bym z podkulonym ogonem wyszła i nic nie załatwiła, wyjąc do wieczora, albo, i to stosowałam nad wyraz za często, zrobiłabym aferę na całą placówkę. Dziś przyszłam załatwić sprawę i załatwiam sprawę. Trochę jakby nie obchodzi mnie, czy jedno z drugim ma dobry dzień, czy też nie. Co oczywiście wiąże się często z konfrontacją, bo wszystko ma pani w internecie, a ja przyszłam tu i załatwiam tu. Super ważnym jest, aby mając cel podróży, zrealizować go przy pomocy własnego wsparcia. Niezależnie, czy świat przychylny w tym dniu, czy niekoniecznie. Uciekając od stawania za sobą, a więc i własnej opieki, robimy sobie sporo krzywdy. Do tych strachów warto jest wychodzić. W ogóle uważam, że w kwestiach rozwojowych wszystko fajnie, jeżeli siedzi się w domu, ale to świat weryfikuje nabywane umiejętności. Stąd też przyświeca mi myśl, że idea to nic. Jak to? A tak to. Codziennie słyszę dosłownie wszędzie, jakie to ludzie mają pomysły. Otworzyłbym restaurację, pisał bloga tematycznego, wyruszył w podróż albo przekwalifikował się na przykład. No to na co czekasz? Ach, zapomniałam. Nie ma tyle pieniędzy. Albo mam dzieci. Czy może nie mam 20 lat? Okej, no rzeczywiście to lepiej odpuścić. Naprawdę. Kurczę, tyle fajnych rzeczy można zrealizować. Wszak idee, które powstają w naszej głowie, są często niesamowite. I zanim się dobrze rozkręcimy, to już gasimy światło i pozamiatane. Możliwości zrealizowania najbardziej odjechanych pomysłów są wręcz nieograniczone i są bliżej, niż mogłoby się wydawać. Oczywiście będzie wymagało to od Ciebie zaangażowania, kreatywności, być może innych ludzi i wsparcia się ich wiedzą czy doświadczeniem, jasne. No ale w Himalaje też nie wyrusza się tak o za 5 minut, bo mam pomysł. To wielka wyprawa, w którą dobrze wybrać się po pierwsze w nienagannej kondycji fizycznej, po drugie w zorganizowanej grupie, którą prowadzą najlepiej Nepalczycy, chodzący w tej z powrotem niemal z zamkniętymi oczami. Wydają się być nad ludźmi. Bo nie wiem, czy wiesz, ale na przykład tam na górze oddychanie graniczy z cudem, jest porównywalne do tego pod wodą. O, bez maski. Bez maski nie ujedziesz. No ale przecież to nie jest dla Ciebie. Lepiej wrócić sobie do tego znienawidzonego życia, bo chociaż znane. I wiem, że szef mnie dzisiaj zmiesza z błotem. Potem będę sobie płakać, obiem się albo kogoś pobiję. A takie tam życiowe. Idea jest nic nie warta, jeżeli nie idzie za nią działanie. Bo to właśnie aktywność sprawia, że się rośnie.
Dobre życie jest wtedy, kiedy tego życia jest dużo i wypełnia nas po brzegi. I wbrew pozorom nie ma to wiele wspólnego z pieniędzmi. Oczywiście one są ważne, bo bywają całkiem pomocne, ale na początkowym etapie dobrze jest wiedzieć, że jeżeli pieniądze stają się celem, to dotrze się do punktu wyjścia, zanim się zorientuje. Będziesz więc miał dużo środków, a będziesz równie nieszczęśliwy, co na początku, albo gorzej. Za to, jeśli przyświeca Ci ciekawa wartość, która stoi za tym Twoim pomysłem, to sprawy wyglądają diametralnie inaczej. Mówiąc szczerze, nauczyłam się, że wyłącznie moje osobiste projekty, te, które są dla mnie ważne, te, którymi dzielę się ze światem i te, które wypływają prosto z serca, mają sens. Tylko i aż to liczy się w moim życiu. Aby żyć pełnią w zgodzie ze sobą i własnymi wartościami, stawiam codziennie wszystko na jedną kartę. Robię po swojemu, tak jak czuję, tak jak chcę. Dlatego nie realizuję już czyichś smutnych projektów, które nie dość, że mnie nie rozwijały, to jeszcze sprawiały, że gasnę. Żeby było zabawniej w ramach tego, że chciałam kiedyś udowodnić wszem i wobec, jaka to ja jestem mądra, zdolna i elokwentna, robiłam mnóstwo rzeczy, których nie lubiłam, ale w których byłam cholernie dobra. I kiedy słyszy się pochwały albo ktoś ci mówi: nie no, ty to powinnaś robić, bo w tym jesteś dobra, to ja wychodzę. Uwaga, uwaga, ważne. To, że robisz coś dobrze, wcale nie oznacza, że robić to musisz, albo już w ogóle, że powinieneś, czy moje ulubione, jesteś do tego stworzony. Nie. Karmiło to moje ego, oj karmiło. Jednak kiedy zaczyna się pracować ze świadomością, naprawdę woli się wybrać nieznane i trudne, za to własne, niż znane, ale cudze. Większość z pomysłów nie ujrzy nigdy światła dziennego, bo wielu osobom wydaje się na przykład, że się do tego nie nadają. No dobrze, to pa. Nie ma za bardzo z kim podyskutować, bo skoro już przed startem dokonujesz wycofania, to nawet o dobrym planowaniu nie ma mowy. Jakim dobrym? O zwykłym nie ma mowy. Skąd możesz wiedzieć, że coś ci nie będzie smakować, jak nie spróbowałeś? Ocenia się to, co nieznane, niczym wszechwiedzący ekspert. Każda osoba, która kroczy sobie już teraz własną ścieżką, powie ci, że zanim znalazła się tutaj, gdzie jest, przeżyła, jakby to ująć, kilka żyć. Nie ma satysfakcji bez włożenia pracy. A to taka fajna waluta, którą możesz dysponować sobie w ilości, jakiej sobie wymarzysz. Idea? No super, ale z tą ideą w głowie można równie dobrze umrzeć. A kto wie, czy świat nie byłby lepszym miejscem, gdybyś swój pomysł jednak zrealizował? Tylko działanie ma sens. To właśnie poprzez realizację stajemy się sobą. Wspaniałym uczuciem jest życie w autentyczności. I co ważne, nikt nie musi ciebie rozumieć. Warto zwolnić ludzi z tego obowiązku. Dość niesamowitym jest też to, że kiedy powolutku, we własnym tempie, bez sztucznego przyspieszania wdrażasz w życie swoje koncepcje, zawsze idzie za tym gratyfikacja. Zawsze. Boisz się ryzyka? A nie boisz się zmarnować życia, siedząc w wiecznej poczekalni, w znaku zapytania? A co byłoby, gdyby? Nie ma chyba nic gorszego, jak powiedzieć sobie kiedyś: mogłem, ale nie spróbowałem. Lubię powiedzenie, że życie grozi śmiercią. Byłam od niej już 3 razy o krok i okazuje się, że nie chcą mnie jeszcze w kolejnym wcieleniu, więc prawdopodobnie moja misja tutaj jest większa niż przypuszczałam. I skoro dostałam czas tutaj, na tymże świecie, to chcę skorzystać z niego jak najlepiej. Mierzę się oczywiście z różnymi trudnościami, czasem takimi, że jakby mi ręce i nogi związali jednocześnie, ale to nie sprawia, że się poddaję. Wręcz przeciwnie. Szukam możliwości, pytam, uczę się. Nie ma dla mnie drogi bez wyjścia. Po prostu nie ma. Upadam, wstaję, znowu upadam i znowu wstaję. Czasem sobie poleżę. Odpoczynek jest składową dobrego planu. Później wstaję
i idę dalej. Najważniejszym kapitałem, jaki masz, jesteś ty sam. Ot taka eureka. Nic i nikt inny. Nawet jeżeli masz dzieciaki, to one również nie są tym najważniejszym kapitałem. Jak to tak? A tak, dlatego że jeżeli zmarnujesz własne życie, to zmarnujesz również ich. Rozchwiana emocjonalnie matka to później dorosłe dziecko z problemami. Co z tego, że odłożyłaś dla niej bajkową sumę pieniędzy? No co z tego, skoro albo cię nienawidzi, albo będzie szaroburym człowiekiem z klapkami na oczach, które posłusznie jak robot idzie za tłumem, no prawdopodobnie do leczenia. To od ciebie wszystko się zaczyna. To ty zapalasz światło, więc zanim będziesz musiała ratować swoje dziecko, to może warto wykształcić je poprzez budowanie samej siebie? Własna droga to robienie tego, co sprawia radość, co pozwala rozkwitać. Nie wiesz, co to jest? No a skąd masz wiedzieć, jak niczego nie próbujesz? Wydaje się, że wszyscy już wiedzą, tylko ty, biedny, nie. Tak, jasne. Oczywiście łatwiej jest wypierać proces i widzieć tylko finał pracy. Niemniej każdy, zanim znalazł coś swojego, to się trochę natrudził, nabrudził i poprzewracał. Często gromadzimy pieniądze na kupce na tak zwaną czarną godzinę. Swoją drogą w ramach przypomnienia informuję, że jak słowa, tak i myśli mają moc. I bywają samospełniającą się przepowiednią, czy nawet klątwą. Czarna godzina? Proszę bardzo, niech się stanie. Zatem może czas zastanowić się nad tym, czego ty tak w ogóle chcesz. Jak chcesz się czuć? Jakie mieć życie? I zamiast odmawiać sobie, gromadząc pieniądze na klątwy, inwestować te pieniądze w siebie, podnosząc na przykład swoje kompetencje, kwalifikacje czy wiedzę. Bo to, czego się uczysz, zawsze pomoże ci iść dalej. Dość istotnym jest też to, że z uwagi na to, iż lubimy karmić się strachem, to kiedy nie ma się zbyt dużo pieniędzy, martwimy się tym, że ich nie mamy. A kiedy już je mamy, to martwimy się, jak tu by ich nie stracić. Życie we własnym obłędzie. Może pora wyjść ponad to? Kwalifikacje, które zdobędziesz z własnego, nieprzymuszonego wyboru, dają ci paletę możliwości. A i wdrażać swoje idee łatwiej. Sprawczość jak ta lala. Żadna nowa kiecka, zegarek czy auto nie dają tyle radochy, co swobodne mówienie w obcym języku, umiejętność robienia pięknych zdjęć, dobra gra w tenisa czy sprzedaż własnej książki. Więc super, że masz pomysł, mniej super, że na tym się kończy. Może to dobra pora, żeby szukać sposobu, który pozwoli ci pójść krok dalej, a później kolejny i kolejny. Z każdej strony będziesz bombardowany opiniami i radami osób, które bladego pojęcia nie mają, o co chodzi. Zazwyczaj odradzają nam dlatego, bo nie mają wystarczająco dużo samozaparcia i jaj, żeby coś swojego pokazać światu. Zastanów się, czy to nie jest dobry moment, żeby szukać wsparcia gdzie indziej, skoro tego potrzebujesz. Idea jest niczym, jeżeli nie ma za tym działania. Będzie strach, będzie lęk, będzie. I co z tego? Emocja to sygnał, ale ona nie jest tobą. Ją czujesz, ale ona znowu nie jest tobą. Ona ci coś pokazuje, ale nie jest tobą. Ty to ty. I fajnie byłoby poznać tego prawdziwego siebie. No dobrze, a co jeżeli masz wypracowany zawód, wybrany x lat temu? Może jakiś prestiż do tego? Jak tak teraz wrzucić to wszystko w pioruny, bo mi się już nie podoba? To, że kiedyś było fajnie, nie musi oznaczać, że jest fajnie teraz. Natura się zmienia, a my jesteśmy częścią tej natury. Warto dać sobie wolność do zmiany. Wszak nawet twoje wartości na przestrzeni lat ewoluują, bo wszystko ma na to wpływ. Zamykanie siebie w pudełeczku nie pomoże ci rosnąć. Kiedy widzi się świat własnymi oczami, można wreszcie podejmować własne decyzje, a to jest bardzo budujące.
Zachęcam Cię dzisiaj do tego, aby w ramach ćwiczenia dla siebie zapisać na kartce wszystkie swoje, nawet najbardziej zwariowane pomysły. Mogą być szalone, niewiarygodne, nudne, pokręcone albo całkiem bezsensowne. Warto zapisać wszystkie. Daj sobie na to przestrzeń, a później wybierz jeden i natychmiast zacznij realizację. Być może będziesz potrzebować narzędzi wsparcia albo porady eksperta. Tak, być może. Wierzę jednak, że tym razem to nie sprawi, że się wycofasz, a wręcz przeciwnie, że właśnie ruszysz dalej. Zaufaj sobie, bo tam wewnątrz jest już wszystko. I pamiętaj o tym, że ja zawsze w Ciebie wierzę. Wspaniałości w tworzeniu własnej drogi, przyjacielu. Trzymaj się, pa, pa!